Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Hari Priya z Włoch. Hello. Hello. Can you introduce yourself a little bit? Yes, I am Hari Priya. Mam na imię Hari Priya. And I'm from Italy. Ja pochodzę z Włoch. And I am doing this session of mantra yoga. Prowadzę zajęcia z medytacji z mantrą. My life in this moment is almost in Italy. Mieszkam głównie w tej chwili, spędzam czas we Włoszech. But I would like to share this beautiful experience and practice. Chciałbym się podzielić z wami moim doświadczeniem o tej wspaniałej praktyce. More and more with other people, so. Którą praktykuje coraz więcej osób. Okay, then you mainly practice mantra yoga. What is mantra? Okay. Okay, praktykujesz mantra yoga. Czym jest mantra? Mantra is very deep word because you can think about mantra. Mantra jest takim bardzo słowem, które ma głębokie znaczenie. Możesz myśleć jako o mantrze jako o. Just like a word, mantra. Po prostu jako słowie mantra. Manas, mind. Manas oznacza umysł. Tra is a something in the middle, when you can enter inside. Jest czymś, co jest pomiędzy, w co możesz wejść. So by this practice you can enter inside. Poprzez tą praktykę możesz wejść do środka wewnątrz. By repetition of this mantra. A poprzez powtarzanie mantry. It is a simple word. Która jest najczęściej prostym słowem. Of course in Sanskrit. Oczywiście to słowo jest w sanskrycie. Is a syllab. To jest sylaba. Bija. Albo bija. Bija means. Bija oznacza. Seeds. Oznacza nasienie. So more seeds together. Więc jeśli jest więcej nasion razem. Create mantra. One tworzą razem mantrę. Is a very powerful method of meditate. I to jest bardzo potężna metoda medytacji. And we can enter in this mantra. I możemy wejść w tą praktykę powtarzania mantry. By simple way. W prosty sposób. Just repeat. Powtarzając. This word. Słowo. And they will work inside us. I ono będzie pracować w nas. Okay, then how we know that what is the, because not every word is the mantra, is it yes, really special? How we know that some word is mantra and another is not? Skąd wiemy, że któreś słowa są mantrami, a któreś nie są? Ponieważ mamy wiele słów, no i skąd wiadomo, że jedne są, a drugie nie są mantrami? For sure, because these special words are coming from ancient practice. Ponieważ wiemy stąd, że te konkretne słowa pochodzą z pewnych starożytnych praktyk jogicznych. Master by master, they give to disciple this practice. Które były przekazywane z mistrza na ucznia, z pokolenia na pokolenie. And we can find this in the more important book even, like Vedas. Możemy znaleźć to w różnych ważnych świętych pismach Indii, na przykład w Vedach. But in the yoga practice, ale w this praktykach is the base. Jogi to jest podstawa. Because yoga is not only the body, but the yoga, the purpose, the final purpose of yoga. Yoga nie oznacza jedynie pracy z ciałem, ale ostatecznym celem praktyki jogi is this, the mantra session. Jest powtarzanie mantry, czy praktyka powtarzania z mantrą. So how we can recognize this? Jak możemy to rozpoznać? For sure by by the master, by some practice that the master give to you, and this step by step will develop inside. Możemy to zacząć poprzez otrzymanie mantry od mistrza i poprzez powtarzanie regularnie, to mantra zaczyna pracować wewnątrz nas. For example, we know that in the body we have some energy. Wiadomo, że w ciele posiadamy pewnego rodzaju energię. And this energy is not only about grass body. I ta energia nie tylko dotyczy ciała fizycznego, but even subtle body. Ale również ciała subtelnego, czy eterycznego, czy psychicznego. Okay, so we have this etheric body. Posiadamy to ciało eteryczne. Casual body. Ciało tymczasowe. We have even the sun body. I posiadamy również słoneczne ciało. A lot of body. Różne rodzaje ciał. Up to the spiritual body. Aż dochodzimy do ciała duchowego. So, slowly we are develop this
to the ultimate goal, to arrive to the subtle body in the spiritual body. I przez tą praktykę przechodzimy przez te różne poziomy ciała, dochodzimy aż do ciała duchowego, do ciała najbardziej subtelnego ze wszystkich. You can see this because if you practice, will be some develop. You will be the changement. I poprzez praktykę możesz zauważyć to, jak to wchodzi w ciebie głębiej i możesz zobaczyć pewną zmianę, która to w tobie dokonuje. I think that knowledge can give us something, but we have to practice. Wiedza, informacje mogą dać nam pewne pojęcie, ale musimy praktykować, żeby doświadczyć zmiany. I can tell you this very famous master and 5,000 years ago arrived this and that and we recite this from that. Mogę powiedzieć ci, że 5000 lat temu albo ileś tam tysięcy lat temu jakiś mistrz coś powiedział, coś przekazał i tak dalej, i tak dalej. But I think that the best way is to try to practice. Ale najlepszym sposobem jest praktykowanie. And fix ourselves in that. I skupienie się na tym. And see what happens inside us. I zobaczenie tego, co się w nas zmienia. Because the beautiful thing of mantra. Ponieważ piękna rzecz, która jest związana z mantrą. That he himself reveal this energy inside us. To, że ona sama z siebie przebudzi w nas tą energię. So you can feel this. Więc możesz to czuć. And the beautiful practice is we start from the very simple energy, like for example chakra. Także zaczynamy od prostych energii, jak na przykład od czakr. You know what is that chakra? Jeśli wiesz, czym jest czakra? Chakra are the like a vortex. Chakra to jest taki okrąg. Inside our body and subtle body. Który znajduje się w naszym ciele, w naszym ciele subtelnym. We have a lot of these chakra. Mamy ich wiele. But we recognize 7 chakra. Rozróżniamy 7 podstawowych. All of them. Wszystkie z nich. As some bija mantra. Są połączone z pewną mantrą bija. In connection. I w połączeniu. With them frequency. Z jej częstotliwością, którą ona wibruje. Maybe we can do even an example. Możemy podać przykład. And when we go to put a vocalization in that. Kiedy intonujemy, powtarzamy tą mantrę, tę częstotliwość. We reveal. Budzimy w sobie. The vibration. Wibracje. And the frequency. I częstotliwość. Of that mantra. Tej mantry. In that specific sound. W ten specyficzny głos, specyficzny dźwięk. And by this sound. I poprzez ten dźwięk. We can develop. Możemy rozwinąć. Our wellness. Nasz dobrostan. Naszą uważność. Yes, because it's not only about the grass body. Bo to nie ta praktyka nie dotyczy tylko ciała fizycznego. But it's very important that this work in our subtle body. Ale pracuje również naszym ciałem subtelnym. And with our mind. Jest naszym umysłem. And will make us peaceful. I sprawia, że jesteśmy spokojni. O, tu jakieś małpy nam tu biegają. And this is the meaning of happiness. I takie jest znaczenie szczęścia. Because when we reach peacefulness, kiedy uzyskamy stan spokoju, in that moment, w tym momencie, we will be happy. W tym momencie stajemy się szczęśliwi. So, how to be happy in this life? I jak osiągnąć szczęście w tym życiu? Just to find peacefulness inside us. Poprzez odkrycie, znalezienie spokoju w nas samych. And this repetition of mantra. I to powtarzanie mantry. Slowly, 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 slowly. Krok po kroku. We need believe in this. Musimy wierzyć w to. Be conscious. Być świadomym. And practice slowly, slowly, day by day. I praktykować powoli, dzień po dniu. It will work. Really. I będzie pracować, będzie działać dla nas. I am practice 10 years. Ja praktykuję w tej chwili 10 lat. And for sure my life changed. I z pewnością moje życie się zmieniło. My heart is more open. Moje serce jest bardziej otwarte. I can feel. Mogę czuć to. And this feeling make me happy. I to uczucie sprawia, że jestem szczęśliwa.
But of course. Ale oczywiście. We must continue our practice. Musimy kontynuować naszą praktykę. And believe in that. I musimy w to wierzyć. Okay, then how you start? How you first time met the mantra practice and yoga and you are singer and how is everything start? Jak to się wszystko zaczęło, że zaczęłaś praktykować mantra jogę, powtarzanie mantry, zaczęłaś śpiewać? Jak to wszystko się rozpoczęło? Okay. And 10 years ago. 10 lat temu. I met my spiritual master. Spotkałem mojego nauczyciela duchowego. It was a little bit shocking meeting. To było takie szokujące dla mnie spotkanie. Because he entered in my dream. Ponieważ on przyśnił mi się. And I know nothing about him. I ja nic nie wiedziałem o nim. Just I wake up in the morning. Obudziłem się rano. I says, oh my God. I pomyślałem, o mój Boże. What is that? Co to jest? Who it was this man? Kim on jest? So I call a woman. Więc zadzwoniłam pewną do pewnej znajomej przyjaciółki. She says to me. I ona powiedziała. You know, maybe it's some master, it's somebody that is searching for you. Maybe to ona powiedziała, być może to jest jakiś mistrz, który cię poszukuje. So we went around like a crazy. Więc poszukiwaliśmy tego, kim on jest. For searching for this person that it was really true dream, like I met in the reality, in the world, in the normal life. I ten sen był tak prawdziwy, że myśl jakby nie był snem, ale by wydarzyło się to na jawie. I remember even what he says to me. Nawet pamiętam, co on powiedział. So it was so clear that we can't. Także to było tak jasne i oczywiste. Make mistakes. Że nie mogłam się pomylić. Just I went around in different places around to Rome. I pojechałem w różne miejsca, jeździłam po różnych miejscach w Rzymie. And for searching in some temple or in some group of yoga or. I szukałem go w różnych miejscach, w różnych świątyniach, w różnych miejscach, gdzie ludzie praktykowali jogę. And in every place I went, I watched some picture for see if I can recognize him. I patrzyłam tam w każdym miejscu, w którym się udałam, oglądałem zdjęcia i patrzyłam, czy na którym z nich nie rozpoznam go. After 10 days. I po 10 dniach. I found him. Znalazłam go. So. In that moment my life changed because it was really amazing to see a picture of somebody that I didn't know and but I dream in my dream. I to moje życie zmieniło się, bo było to bardzo dziwne, kiedy zobaczyłem zdjęcie kogoś, to wcześniej pojawił mi się tylko we śnie. But the funny thing, it was 2009. To było w 2009. It was something like June. To być może był czerwiec. And this person says to me, he's coming here in Italy in September. I ta osoba, której to zdjęcie zobaczyłam, powiedziała, on przyjeżdża do Włoch we wrześniu. I says, okay, I have to be back, okay. Because I won't meet him. W porządku, to w takim razie muszę przyjechać tutaj after jeszcze raz we wrześniu. All searching for, I have to meet him. Po tym moim poszukiwaniu i tym śnie, ja ostatecznie go znalazłam, muszę go spotkać. How you can imagine, I met him. I ostatecznie spotkałam go. And my life changed. I moje życie zmieniło się. I know nothing about yoga or mantras or some session about practice. Nie wiedziałem nic o jodze, praktyce, mantrach i nic z tych rzeczy nie wiedziałem wcześniej. But he invited me in Ale on India. Zaprosił mnie do Indii. And after 2009 passed 2 years and I went the first time in India 2011. I do Indii pojechałem pierwszy raz w 2011 roku. And I remember what he says to me. I pamiętam, co on mi powiedział. I wait you 2 years. A czekałem na ciebie 2 lata. And the day after. I następnego dnia. He took one harmonium that is an instrument like a little piano with hair. Następnego dnia pokazał mi pewien instrument, to jest harmonium, na którym gra się jak na pianinie. And he says to me, okay, you have to play now. I powiedział, dobrze, musisz teraz grać na tym instrumencie. So I start to play this harmonium alone in my room and try to singing with this. Więc zacząłem ćwiczyć grę w swoim pokoju i starałem się śpiewać. Of course mantra. Oczywiście mantra. And the sound, it was not so good, I can tell you. I muszę się przyznać, że to nie było zbyt dobrej jakości. I was listening myself. He says, "Oh my God!" Słuchałem siebie i myślałam, ale straszny głos.
But slowly, slowly, I start to practice this, and the sound become better and better. I powoli praktykowałam i moje śpiewanie było coraz lepsze. And I understood. I rozumiem. That he looked at me in that moment. Że on patrzył na mnie w tym momencie. And he saw me inside. I widział mnie w środku. And he understood that by this practice I will be clean inside me and myself. I widział to, że poprzez tą praktykę ja będę oczyszczać się w środku. Year by year I practice. I rok po roku ja praktykowałam. I sing mantra. Śpiewałam mantry. I start to understand that playing harmonium, sing, make a sound even inside me. I zrozumiałam, że śpiewanie tego i granie na harmonium wytwarza pewien dźwięk w nas. And I start my interesting to breathing. To spowodowało, że zainteresowałam się oddechem. So I start some practices about pranayama. I zacząłem pewne praktyki pranayamy, czyli oddechowe. That is a special method yoga. To jest taką jogiczną metodą. How to breathe in good way. Jak oddychać w dobry sposób. For connect our prana. Aby połączyć naszą pranę. That is an energy. To jest energia. That is working inside us. Która działa w naszym ciele. And by this breathing we can relieve. I poprzez te praktyki oddechowe możemy wyzwolić tą pranę. Reveal inside us. Uwolnić ją. And make us more strong. I sprawić, że będziemy silniejsi. Because all pain in the our body. Ponieważ cały ból, który mamy w ciele, is about a bad breathing. Wynika z niewłaściwego sposobu, w jaki, z tego, że oddychamy w niewłaściwy sposób. We are not able to make a good breath. Ponieważ nasze oddychanie nie jest właściwe. So I connect the breath with the sound. Więc połączyłam oddech z dźwiękiem. So I'm start to do practice to me. Tak naprawdę zaczęłam praktykować dla siebie samej. For me. Dla własnej korzyści. Vocalization. Wymawianie dźwięku. About very special bija mantra. Zaczynałem praktykować specjalne mantry bija. That is work inside us. Które działają w nas. To chakra, to nadi. Wpływają na chakra, na nadi. What is nadi? Nadi is a channel that connect all chakra. Nadi to jest taki kanał, który łączy wszystkie czakry. If this channel are not clean, kiedy ten channel nie jest czysty, the chakra cannot get prana and work properly. Wtedy połączenie pomiędzy czakrami jest niewłaściwe i ta energia nie może się przemieszać we właściwy sposób. So it's very important even to connect this work to this channel. Więc to jest ważne, żeby nawet tą pracę wykonywać w tym celu. So slowly, slowly, I start to develop this inside me. I w ten sposób zacząłem to zwiększać we mnie. Just by the mercy of my master. Po prostu poprzez łaskę i miłosierdzie mojego nauczyciela. Because I understood in these years. Ponieważ rozumiem przez te lata. That when you believe in something. Że jeśli wierzysz w coś. Or you believe to somebody. Albo wierzysz komuś. He will give you such amazing thing. On ci ofiaruje wspaniałe rzeczy. I believe in him. Ja wierzę w niego. And when he says to me, please, you start to play. I kiedy on powiedział, graj. In that moment I says, play? I don't know how to sing. In my grać, mind I was thinking. Grać, ja nie wiem jak się gra. But he opened to me a world. Ale on w ten sposób otworzył świat dla mnie. And always I was thinking, but he told me to play. There is some way. I have to play. I have to play. Ale on powiedział mi, że mam grać i w związku z tym muszę nauczyć się jak to robić. And thanks to this faith, to this belief. I dzięki tej wierze w to, że to jest możliwe. Now I can go around. Podróżuję po wielu miejscach. And teach and give to person. I uczę i pokazuję ludziom. What he gave to me. To co on dał mi. And this is the peace. I to jest spokój. And this is belief. I to jest wiara. It's a faith to us. I to jest wiara w nas. Faith that we can do everything. Że możemy zrobić wszystko. And there is no limit. I nie ma ograniczeń. Just to believe in ourselves. Poprzez wierzenie w siebie. Can make us. To może sprawić, że my. In believing something more high. Możemy uwierzyć w coś większego.
and share with great people. I dzielić się z wielkimi ludźmi. This happiness. Tym szczęściem. And where you travel? When you doing this mainly in North Italy? What is the places? Yoga clubs, yoga studios. What is the places? Yes, mainly. Gdzie ty głównie przebywasz? Północy Włoszech? Gdzie jeździsz? I am doing in Italy, in the North Italy. Ja głównie poruszam się po północnych Włoszech. Around Milano. Do okolicy Milano. Plus some other city. I inne miasta. More famous like Bologna. Na przykład Bologna. Cremona. Torino. Turin. But anyway, mainly in North Italy. And I'm going sometime even in South, Terni. Ale czasami jeżdżę też na południe w okolice Terni. But I am open to go around where Ale people call me. Jeśli ludzie zaproszą mnie, mogę pojechać także w jakiekolwiek inne But miejsce. Mainly in the yoga session center because there people are more in connection. But sometimes I'm doing even in some house. Głównie w jakichś klubach jogi, ale czasem też w prywatnych domach. Yes, happened that somebody called me and they want to make the yoga session with private people, maybe few, 6 or 7 in some house. I czasami ludzie proszą mnie, żebym śpiewała mantry w domu prywatnie dla kilku osób. Even because you have not to have some preparation. Bo nie musisz jakichś specjalnych przygotowań robić, żeby to móc praktykować. Just we are not using a lot the gross body. Ponieważ ważne, żebyśmy nie używali ciała fizycznego. Okay, then because you record now the some CD even. Yes, yes. A teraz nagrałaś jakąś płytę. Tell us more about this project, CD. This CD. Yes, the first one is just ready from 2 years ago. Pierwszą płytę nagrałam 2 lata temu. And the second one will be ready, I think, in the spring. Druga będzie gotowa teraz na wiosnę. When we can find this? The second one. The first one. Gdzie możemy kupić tą, czy słuchać tą płytę? In Spotify, for sure. Znajdziecie ją na Spotify. How we find it? What Hari Priya. We need to put yes. Hari Priya. Yes. Musisz szukać Hari Priya przez Y. Hari Priya przez Y. Yes. You can find me even in Facebook maybe if somebody want to write me and want to know better where you can find me. Jeśli ktoś chce skontaktować się ze mną, można mnie znaleźć również na Facebooku. Even YouTube Hari Priya. Nawet na YouTubie Hari Priya Devidasi. There is some session even a recording. Tam maybe. Jest kilka nagrań. And mainly in Spotify, but there is a lot of place where you can find me, but sincerely I don't know all. Myślę, że możesz mnie znaleźć na wielu miejscach, głównie na Spotify, ale również w innych, których nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. Yeah. Okay, then thank you for your short discussion about mantra. Thank you. Dziękuję za krótką rozmowę na temat mantry i praktyki mantry. To było kolejna rozmowa z cyklu Nauczyłem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.